Witam Was serdecznie, z tej strony Exarch. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić procesor Intel Core i7 4790K i może powiem coś więcej na ten temat najpierw. Jest to procesor czterordzeniowy, ośmiowątkowy. Bazowa częstotliwość procesora to jest 4 GHz. Częstotliwość turbo 4,4 GHz. Procesor wykorzystuje 88 W, jest wykonany w 22 Nm. Co jeszcze mogę powiedzieć? Moja wersja zawiera zintegrowaną kartę graficzną Intel HD Graphics 4600. A teraz przejdźmy już do unboxingu. Witam serdecznie na kolejnym unboxingu. Dzisiaj mamy Intel Core i7 procesor. i7 w wersji 4790K. Pod soket LGA 1150. Jak widzicie, tak wygląda pudełko. No cóż, trzeba je otworzyć, żeby zobaczyć, co jest w środku. Tu mamy naklejkę. Spróbujemy ją zerwać. Tak. A może najpierw Wam pokażę jeszcze, co jest na pudełku. Tak. Z dołu oczywiście kodek kreskowy, od góry wyeksponowany procesor, trochę przesunięty. Z tyłu, z przodu w sumie opis. Nic ciekawego. Z boku. To pudełko zawiera procesor Intel, urządzenie odprowadzające ciepło. 3-letni okres gwarancji. No dobra, nic ciekawego, jak widzimy, czterordzeniowy procesor, ośmiowątkowy, z funkcjami Turbo Boosta 2.0, Hyper Threading, Smart Cache, Integrated Memory Controller, Super Switch Channel DDR3 Memory i 3 lata gwarancji. A i ta wersja procesora zawiera zintegrowaną kartę graficzną Intel HD Graphics 4600. Dobra, zobaczmy, co jest w środku. Powolutku sobie to będziemy otwierać. O, co nam się rzuca w oczy na początku? Tu już, jak widzicie, nic nie ma, pudełko. Co tu mamy za papiery? McAfee, LifeSafe, to mnie nie interesuje. Tak, co tu mamy? Książeczka, Installation X, instrukcje instalacji. Nie będę jej otwierał, powiem szczerze. Dalej. Tak, rzuca się nam w oczy radiator z wentylatorem. Tak to wygląda. Wentylatorek z Intela z kostką czteropinową, czyli standardzik już teraz. Radiator nie jest za duży i powiem szczerze, ja na pewno z tego radiatora korzystać nie będę. Ja będę korzystał z innego radiatora. Innego chłodzenia, bo według mnie to chłodzenie jest troszkę za małe na taki procesor, ale jeśli nie macie zamiaru podkręcać nic, to myślę, że wystarczy. No cóż mogę o nim powiedzieć, jest wykonany dość standardowo, masz szybki montaż, dość mały wentylatorek. No ale dobra, lecimy dalej. Sam procesor jest tutaj tak ładnie zabudowany. Postaramy się go pakować. Ok, mamy go w rękach. To już też nic w środku więcej nie ma. Sam procesor wygląda w ten sposób. Jak widzicie, trzeba sobie go otworzyć. Ok, tu jest, tak się go otwiera. Weźmiemy go sobie w rączki. Tak to wygląda. No, procesor jak procesor. Ale jako unboxing, no to nic więcej w opakowaniu, jak widzicie, nie ma. Sam procesor plus radiator z wentylatorem. Na procesorze Intel Core i7 4790K, 4 GHz. I nic więcej tu napisane nie ma. No ale czegoś się można spodziewać po procesorze.
Nie zapomnij subskrybować.